Przegląd prasy, Łukasz Karpiel, witam Państwa. Najnowszy numer tygodnika Wprost. Rozmowa z profesorem Jerzym Wetulanim, psychofarmakologiem i neurobiologiem. Na jedno z pytań, dlaczego Polacy piją tyle alkoholu, pan profesor ma gotową odpowiedź. A jaką? Otóż piją Polacy dlatego, bo Polska jest krajem katolickim. A katolicy nie są tak rygorystyczni jak metodyści czy mormoni, którzy uważają, że alkohol to samo zło. W Polsce, kraju katolickim, picie nie jest uważane za grzech. Przy wszystkich uroczystościach kościelnych leje się strumieniami. Pan profesor jednak idzie krok dalej. To picie, któremu winny jest polski katolicyzm, ma swoje uzasadnienie już w samym katolicyzmie. Bo oto katolicy dziękują Bogu za owoc winnego krzewu, a nadto pierwszy cud Jezusa Chrystusa to była przemiana wody w wino. Panie profesorze, a co na to lekarz?